Tutaj jak widzicie tą dziurkę, tam się wkłada jakiś klucz i pan kręci ręką, taką korbą i on się po prostu przekręca. I zobaczcie, jest nasze jedzonko. Ja mam polędwiczki, jak pięknie przystrojone. A Kasia ma sandacza, tak? Tak, filet sandacza. Filet sandacza z buraczkami. Zapiekane ziemniaki i buraczki. No, pięknie, także smacznego. Dziwne uczucie, mega. Ania aż klęczy, bo się boi wstać. Wow. Witajcie w nowym filmie. Jak widzicie, mamy piękną pogodę. Jest to nasz drugi dzień na Mazurach. Dzisiaj planujemy zrobić wycieczkę rowerową, ale niestety nie mamy dwóch rowerów dla dorosłych. Zabrałem tylko rowery dla dzieci, także dzisiaj wypożyczymy rowery dla mnie i dla Kasi i będziemy zwiedzać okolice Giżycka. Ale zanim to zrobimy, rozpoczynamy śniadaniem. Cześć rodzinka. Cześć wszystkim. Także jemy i zaraz ruszamy. Śniadanie zjedzone. Pokażę wam teraz mniej więcej plan naszej wycieczki. I zobaczcie, tutaj mamy Giżycko. Miejscowość i tutaj jest jakaś piękna ścieżka rowerowa do miejscowości Wilkasy, także tutaj tym brzegiem pojedziemy sobie rowerem. Myślę, że w Giżycku wypożyczymy rowery i uda się tą ścieżkę zrobić. Tu jest chyba gdzieś 7 km, a my jesteśmy teraz w Konopkach Nowych, czyli tutaj, i zobaczymy teraz, ile mamy do Giżycka. Wyznaczymy trasę. 21 km, także nie jest źle. Ruszamy w drogę. Tak wygląda nasza trasa. I słuchajcie, bierzemy jeszcze piżamy w torbę, bo być może dzisiaj będziemy gdzieś spali poza kempingiem, więc na wszelki wypadek bierzemy przebranie i szczoteczki do zębów. Bo nie ukrywam, mamy dzisiaj pomysł na pewną atrakcję, ale zobaczymy, jak to wyjdzie wszystko. Także wolimy zabrać ubrania, a dowiecie się pod koniec vloga, jaki to jest pomysł. Udało się spakować trzy rowerki, Szymusia, Ani i Nadii. Ale tak jak mówię, dla mnie i dla Kasi nie mamy, więc musimy wypożyczyć. No ale nic, może się uda. Ruszamy. Kasia zamyka przyczepę i ruszamy. Co tam jeszcze niesiesz? Załadowana. Miłego dnia, dzieci. Ale mamy pogodę. Ok, jesteśmy w Giżycku. Idziemy teraz kupić bilet, bo ten parking jest płatny, a tam widzę parkomat. No i mamy parkomat, zobaczcie, kosztuje 3 zł za godzinę, za pół godziny złotówkę. Okej, okay, mamy bilet, także wkładamy i ruszamy. I zamknijesz okienko, nie? No. Zobaczcie, jaki wielki głaz tutaj jest. Słuchajcie, tutaj jest Biuro Informacji Turystycznej, więc wejdziemy, zapytamy, co można tutaj pozwiedzać w Giżycku. No, tutaj wchodzimy. Dzień dobry. Chcieliśmy zapytać, co można ciekawego zobaczyć tutaj w Giżycku. Proponujemy na pewno plan miasta, oczywiście można się poczęstować. Z drugiej strony planu jest króciutki, bardzo króciutki opis tego, co istotne w samym mieście. My znajdujemy się tutaj w samym centrum. Trzy główne punkty, trzy główne zabytki, jest to wieża widokowa, most obrotowy i twierdza Bojen. Także jeżeli chodzi o twierdzę, można codziennie teraz do zmierzchu zwiedzać. Most obrotowy, tutaj informacja o godzinach, kiedy jest otwarte dla ruchu wodnego, kiedy dla kołowego. No i wieża też już jest czynna, także zapraszamy. Poza tym bardzo fajna trasa spacerowa na wzgórze Świętego Brunona. Jest to punkt widokowy. Tutaj mamy część plażowo-portową, rejsy statkiem z żeglugi bądź z Komaryny. Tutaj dwie firmy, Mała Flota i firma Bosman. Polecamy. Poza tym pasaż portowy z nową kładką, z tarasem widokowym na jezioro Nigocin. Może to, co istotne tak naprawdę dla turysty, to jest ta część. Tutaj jest część mieszkalna. Poza tym jeszcze teren lasu miejskiego, gdzie jest szereg ścieżek dydaktyczno-przyrodniczych. Również polecamy, bardzo fajne miejsce. Przed samą twierdzą mamy Bojen Water Park i park linowy, także również z dziećmi polecamy, sympatyczne miejsce. No i na terenie samej plaży jakby jest też wesołe miasteczko, także z dziećmi jak najbardziej. To są te główne punkty, jeśli chodzi o miasto, oczywiście. O ile państwo macie zamiar z buta, że tak powiem, dzisiaj. A chcieliśmy rowery wypożyczyć, to w którym miejscu można tutaj wypożyczyć rowery? Wypożyczalnie mamy tak, w Amatur, w tym miejscu. O, zaraz mamy. Tutaj, zwróćcie państwo uwagę, tylko tak osoby. Tutaj się bierze taki celownik, nie? Między tym. I teraz tam się patrzy. I na końcu, jak jest znak zakaz wjazdu, to za tym znakiem 10 metrów jest ta wypożyczalnia. Aha, czyli blisko, 200 metrów. Po prostu. W Amatur to jest tak naprawdę od szczytu hotelu Wodnik, więc nie sposób nie znaleźć. A stąd jest, jak państwo widzicie, jakieś 150 metrów, więc na wyciągnięcie ręki macie wypożyczalnię. Tutaj jest. Dobrze.
A tu mamy cennik tych rowerów, tak? Cennik, no i jeżeli Państwo zdecydujecie się na rowerki, to oczywiście to, co Ula zaprezentowała, jest wszystko osiągalne, praktycznie rzecz biorąc, również rowerowo, bo mamy tutaj tą czerwoną oś, a więc dołączącą wszystkie atrakcje, to jest ścieżka rowerowa w pasie chodnika, ewentualnie wyjazd, jeżeli byście Państwo chcieli inny kierunek, a zwłaszcza jeżeli dostać się również do lasu miejskiego, więc możecie Państwo skorzystać ze ścieżek rowerowych, no a później z nimi, czy z pomocą tych ścieżek, wydostać się w ogóle z Giżycka. To co prawda za tydzień jest oficjalne otwarcie, ale już dzisiaj mamy funkcjonujące całkiem nową propozycję, Mazurska Pętla Rowerowa. Nowość w krajobrazie naszego regionu, a więc oznakowany szlak rowerowy. Można skorzystać sobie z aplikacji, która poprowadzi szlak, a na jego trasie nie tylko atrakcje, ale również infrastruktura, która jest pożyteczna dla rowerzystów, nie tylko miejsca obsługi rowerzystów, ale również wieże widokowe, które no, ustawione zresztą są nie w przypadkowych miejscach, bo widokowo są to miejsca, w których warto się zatrzymać. Stąd też ta jedna właśnie z tych wież jest w sąsiedztwie Krzyża Świętego Brunona, więc naszej atrakcji, oraz w sąsiedztwie Twierdzy Bojem. A ile kilometrów ma cała ta pętla? Cała pętla to jest 300 z ogonkiem kilometrów, więc jest to propozycja na pewno nie na jeden dzień. Tak, tak. Myślę, że jednak jest to trochę więcej niż 2-3 dni. Natomiast no, oczywiście są tacy, którzy być może i nawet spróbują to zrobić jednego dnia, ale mamy też i inne propozycje rowerowe, jeżeli Państwa to by interesowało. Mamy coś takiego jak rodzina na rowerach. Specjalnie przygotowane przez nas propozycja tras, one nie są oznakowane, ale jeżeli ktoś korzysta albo ściągnie sobie aplikację AllTrails, ma tutaj po prostu od razu przejście na propozycje takie bardzo skrojone pod potrzeby rodziny, a więc 36 km, tutaj taka nasza ulubiona trasa wokół jeziora Krupin, to znaczy część jest wokół jeziora Krupin, ale ten odcinek jest powiedzmy, że sobie najatrakcyjniejszy krajobrazowo. 31 km z wioską indiańską na trasie. Mamy też tutaj uroczą trasę, te 30 km wokół jeziora, umówmy się, Dejguny, przez Wronkę, Kamionki. Naprawdę bardzo fajna, spokojna trasa, taka położona na uboczu, bo nie jedziemy tutaj ścieżkami rowerowymi, poruszamy się po normalnych drogach, ale tych drogach, na których natężenie ruchu jest naprawdę akceptowalne. Jest po prostu bezpieczne, więc tutaj już świadomie je dobraliśmy. Ewentualnie tutaj mamy jeszcze zupełnie króciutką propozycję, o właśnie z Giżycka 21 km, Wilkasy, Wronka. Tutaj w dużej mierze są to drogi boczne, drogi szutrowe, a więc zero, że tak powiedzmy, problemu. Nie poruszamy się głównymi ciągami komunikacyjnymi. No i oczywiście taka ikoniczna w jakiejś mierze pętla wokół jeziora Niegocin, zaczepiając między innymi właśnie tej Rdzewo, Bogaczewo po drodze, a więc dość takie popularne miejscowości turystyczne, agroturystyczne, a jednocześnie tak naprawdę przez większość trasy na wyciągnięcie ręki mamy albo widzimy po prostu jezioro Niegocin, więc to też robi, że tak powiedzmy, robotę. To jest takie fajne, mówię, 5 propozycji. To możemy to sobie zabrać? Wszystko możecie Państwo sobie zabrać, co uniesiecie. Wokół Giżyckiej Wyspy, bo to mało kto ma tego świadomość, że w obrębie Giżycka mamy tak naprawdę historyczną, naturalną wyspę. Na tej wyspie akurat zlokalizowana jest Twierdza Bojeń, to nie jest przypadek, no ale ta wyspa zlokalizowana jest między jeziorem Niegocin, Kisajno i Tajty, oddzielona kanałem niegocińskim, kanałem Piękna Góra i kanałem naszym łuczańskim. I to są kanały dzisiaj, kiedyś były to naturalne strugi, stąd też jest to najzupełniej naturalna wyspa, no z tymi dwiema głównymi atrakcjami na jej terenie, czyli, no już teraz trzema, czyli Twierdza Bojen, bo to jest miejsce, gdzie można i poznać historię i geografię naszego regionu i miasta. Krzyż Świętego Brunona to takie, tak jak gdzieś tam w historii Polski zaczynamy, albo jest ważny święty Wojciech, o tyle właśnie święty Brunon jest takim świętym Wojciechem dla naszego regionu. Przed ponad 1000 lat prawdopodobnie
właśnie w okolicach Giżycka zginął śmiercią męczeńską, a teraz obok niego mamy właśnie tą wieżę widokową w ramach Mazurskiej Pętli Rowerowej, więc spoko miejsce, jest też zresztą gdzie się wyhasać. Mamy tam ścieżki poprowadzone przez kompleks leśny, a więc można znaleźć chwilę oddechu, nawet w tak słoneczny dzień jak dzisiaj. A te houseboty gdzie można wynająć? Houseboty to... macie Państwo tak naprawdę bardzo szeroką ofertę, bo nie przez przypadek wspomniałem zresztą o tej aglomeracji Giżycko, Piękna Góra, Wilkasy, bo w praktyce Giżycko, Piękna Góra, Wilkasy mamy tutaj ponad 20 marin. W każdej coś czeka. I teraz jest tak naprawdę trochę kwestia tego, czy szukamy jachtu żaglowego, houseboata. Te floty są też zróżnicowane, większe, mniejsze. No, główne porty to w Giżycku bez wątpienia tutaj Eco Marina, bo to największy port, ale w samym Giżycku mamy 14 innych portów. Więc tak naprawdę jest co wybierać, tym bardziej, że Giżycko no właśnie, jest otwarte z jednej strony na Niegocin, z drugiej strony na Kisaj, no i tutaj wokół Zatoki Tracz mamy cały kompleks marin. No i oczywiście tutaj przy brzegu niegocińskim. Piękna Góra, zwłaszcza tutaj w okolicach gospodarstwa rybackiego, duży, bardzo duży port i duża flota czarterowa Sailor. Kolejne tutaj właśnie w sąsiedztwie gospodarstwa rybackiego, no i Wilkasy. W sąsiedztwie plaży duże ośrodki PTT-kowski, AZS-owski, ale i również na jeziorze Tajty, tutaj wspomniałem o Pięknej Górze, ale to jezioro Tajty w okolicach hotelu Tajty. Macie Państwo również cały kompleks marin, które no, oferują co dusza pragnie w gruncie rzeczy. A tutaj o kajakach Pan opowiadał, tak? Że można wypożyczyć kajaki? Można wypożyczyć kajaki z pełnym serwisem, to znaczy kajaki zostaną podstawione tam, gdzie Państwo chcecie i zabrane z miejsca, z którego Państwo chcecie. Trasy mamy naprawdę różnorodne, a więc krótka trasa 8 km wokół właśnie Wyspy Giżyckiej, jeżeli nie chcemy statkiem, możemy to zrobić sobie kajaczkiem, ale mamy właśnie takie propozycje jak Łabędzi Szlak. On się trochę to pokrywa jakby z propozycją żeglugi mazurskiej, ale to jest trasa, którą można kajakiem spokojnie pokonać, bo Łabędzi Szlak wiedzie między wyspami, a więc to nie jest otwarty akwen, gdzie oczywiście już kajakiem to tak może niekoniecznie. Mamy taką fajną trasę, która korzysta z naszych jezior rynnowych. Wełno i Wojnowo to jeziora, które są no, praktycznie niedostępne dla tradycyjnego żeglarstwa czy jachtów motorowych. Zresztą tylko kajakiem można dopłynąć. Strefy ciszy zresztą są to. No i są idealne naprawdę dla kajaków. No i nasza perełka, czyli szlak Sapiny, a więc rzeczka tutaj ciągnąca się od jeziora Kruklin przez jezioro Gołdapiwo aż do Ogonek i jeziora Święcajty. Taka dwudniowa trasa. Po drodze punkty przystankowe, jak choćby właśnie Kruklanki. Również bardzo popularne miejsce, jeżeli chodzi o turystykę, taką rodzinną, agroturystykę. Więc fajna propozycja. Oferta oczywiście tych firm, które gwarantują full service, jeżeli chodzi o ten wypoczynek. Ja wiem, że to jest ekstremum, ale... Loty paralotnie, tak? Kto wie, no może piraci odkryją w sobie zupełnie nowego bakcyla. Wspomniałem przy okazji, przy jednej trasie o wiosce indiańskiej. To myślę, że jest propozycja naprawdę bardzo ciekawa dla dzieci. Mamy oczywiście szerszą ofertę, jeżeli chodzi o materiały. Pytanie troszkę, co Państwa interesuje, bo już widziałem, że rower wędkarski wątek. Tak, Szymek chce na ryby iść, więc może coś z rybami. Są ryby, informacja o kempingach, jeżeli Państwa interesuje. Właśnie, o kempingach też poprosimy. Mam taką informację o tych kempingach, które funkcjonują na terenie naszego powiatu. Jest mapka, krótki opis. No i przede wszystkim namiary na te kempingi, które funkcjonują, plus no, ważna z punktu widzenia zwłaszcza turystów zagranicznych informacja, jak funkcjonuje system ETUL w Polsce, bo no, z perspektywy turystów zagranicznych, zwłaszcza jadących z zachodu, no, prędzej czy później wpadają na płatny odcinek. Więc taki przeglądzik jest. Są rzeczy, to są akurat ta strefa, że tak powiem, trochę bezpłatna, jeżeli Państwo tutaj interesują materiały na przykład naszych podmiotów, loty balonowe, jeżeli byłoby zainteresowanie, również jest.
Myślę, że tak rodzinnie warto się kopsnąć na przykład do choćby takiego obiektu jak Folwark Łęguk i dzieci się zrelaksują, i mama się zrelaksuje. Jakieś masaże, tak? Na przykład, a jednocześnie bardzo pięknie położone to jest na skraju Puszczy Boreckiej, takiej zupełnie, trochę jakby na boku wielkiej turystyki mazurskiej, nie? Więc myślę, że to by mogło Państwu przypaść do gustu. Tutaj właśnie są te przykłady marin, w których można sobie wynająć tak naprawdę jachty. I ruszać w trasę. No tutaj mówię, ogląd rzeczywistości jest duży, jeżeli chodzi. Czy ma pan jakąś ulotkę o tym housebocie? Więc, że tak powiedzmy, czym chata bogata? Państwu dam to, co mamy, jeżeli chodzi o ofertę czarterów i jeszcze motorówki. No jest tego, nie? Także jak widzicie, warto przyjść do Biura Informacji Turystycznej, bo wyjdziecie z ogromną wiedzą, co tutaj znaczy, to porabiać. Jest, myślę, że właśnie taka dobra puenta, bo najlepiej zaczynać w takim miejscu, gdzie się schodzą wszystkie informacje. Staramy się współpracować ze wszystkimi, którzy chcą współpracować. Tutaj właśnie w kontekście tych atrakcji dziecięcych, chyba jeden z większych, przynajmniej na Śródlądziu, największy park wodny. Aha, park wodny. Ale w na naturze. A w naturze, na jeziorze. Aha. Nie pod dachem, więc można sobie tutaj również poszaleć. Niewątpliwie no, tutaj dostaniecie Państwo i przegląd informacji, ten, który jest dostępny, bo coś można wziąć, no i również tą informację, którą my mamy, a niekoniecznie ona gdzieś w formie papierowej istnieje. Nie? Dobrze, to bardzo dziękujemy Panu za informację. Proszę bardzo. Także zobaczcie, mamy tyle ulotek, mapki. No jest park wody na jeziorze, no także jak widzicie jest mnóstwo atrakcji. Jak jedziemy na te rowery, no. To papugar nie jest po drodze? No to może jest wstąpić. Po drodze. Dobra. Nie wymiga się, tata. No, to dziękuję bardzo. Nie ma sprawy, zapraszamy. Możemy wykorzystać ten materiał na oczywiście, filmie? Oczywiście, bez tak, problemu. Bardzo dziękuję. Do widzenia pani. A jeszcze mapki nie zabraliśmy. Także mapki to... i rozkład jazdy tak. Naszego mostu obrotowego. Aha. Bo paradoksalnie to rzecz przede wszystkim w obejrzeniu sobie tej operacji otwierania i zamykania mostu, bo to jest ten ewenement w skali polskiej. Aha. Bo że mosty są i jakieś tam godziny przejazdu, to jest jedno. Cały myk sprowadza się do tego, że nigdzie w innym miejscu w Polsce nie znajdziecie Państwo takiego mostu obrotowego. Znaczy, dwa są, tylko że jeden jest nieczynny, drugi praktycznie mało znany, prawie że niedostępny, a ten jest w centrum miasta, funkcjonuje 12 miesięcy w roku i oferuje sposób obracania czy otwierania mostu no, unikalny w skali Polski. Dobrze, to dziękuję bardzo. Proszę. Jeszcze raz, do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. Dobrze, i mamy tyle ulotek. Słuchajcie, to biuro jest na ulicy Generała Zajączka 2 w Giżycku. Także można tutaj podejść. No a my idziemy wypożyczyć teraz rowery. Jak pamiętacie, pan mówił, że wypożyczalnia jest tam 200 metrów od informacji, także idziemy. Ja sobie to odniosę do samochodu i poczytamy sobie na kempingu. Dobra, i idziemy do wypożyczalni. Dochodzimy do wypożyczalni. Tutaj są rowery. Wypożyczalnia rowerów Wama Tour. Dwa rowery. No to bardzo proszę. To tak, możecie sobie spróbować albo te, albo te. Kasia testuje rower, czy jej pasuje. Jak może być? Spróbuję jeszcze z tamtym. Aha. Chcesz mieć wyprostowany kręgosłup? Tak, bo właśnie ostatnio trochę mnie boli. Dobra, drugi rower Kasia testuje. Ten lepszy, Kasia mówi. Dobra, Kasia wybrała, także teraz ja. Ja wezmę sobie tego. Super, może być. Dobra, mamy wybrane. Ja biorę tego, Kasia tamtego. Idziemy załatwić formalności. Dajemy ludziom też mapę. My tu mamy, powiedzmy, zafoliowane mapy i kopiujemy je i pokazujemy i dajemy ludziom kopię. I jest zawsze z jednej strony wyjazd z miasta, jak się wyjeżdża. To jest ta trasa do Wilkas, tak? Tak, to jest właśnie ta trasa do Wilkas. A z drugiej, jak cała droga przebiega. Także mamy tych tras ileś tam i piszemy, ile to jest kilometrów i każdy gość, jeśli sobie po prostu pyta się nas, czy potrzebuje, to my taką propozycję mu dajemy. O, na przykład tutaj jest Giżycka do Zagrody Żubrów. Panie, to nawet zdjęcie można zrobić takie mapki u pani oczywiście. I sobie pojechać.
Tutaj trzeba, tak, my jesteśmy tu, trzeba dojechać do mostu obrotowego, za mostem skręcić w lewo i drogą Świętego Brunona jedziecie w kierunek na Wilkasy właśnie. Tu po drodze jest wzgórze Świętego Brunona, można wejść na to wzgórze, jest piękny widok na Niegocin i po prostu no, można zobaczyć, to jest takie miejsce pamięci, powiedzmy legendarnie, że w tym miejscu Brunon został zabity przez Prusów. Dobra, to może nie będziemy brać całej mapki, tylko po prostu zdjęcie zrobię telefonem. No dobra, dobra, jak taka uważa. Dobrze, Kasia musi tutaj wypisać formularz. A tu mamy stronę z wycieczkami rowerowymi. www.bike.travel.pl. Zaczepia, tak? Tak, tak. I tutaj. I potem tu podciągamy troszkę. O, i możemy wszystko włożyć. No i mamy rowery. Koszt wypożyczenia na dwie osoby to 60 zł. 10 zł za godzinę razy dwie osoby. I teraz wracamy po rowerki dla dzieci. Musiałem kupić nowy bilet na cały dzień. 26 zł kosztuje do godziny 19. Słuchajcie, tam jest darmowy parking, ale cały zapchany, więc nie mogę przeparkować. Postanowiliśmy zapłacić po prostu 26 zł na cały dzień i tutaj na parkingu płatnym zostawić busa. Także ja teraz wyciągam rowery i jedziemy. No i wjechaliśmy na ścieżkę rowerową w Giżycku. Tak to wygląda. No i teraz kierujemy się do Wilkas. Podobno za chwilę będzie ten piękny, ruchomy most na Korbkę. I słuchajcie, dojechaliśmy do tego ruchomego mostu w Giżycku. Tak jak pan mówił w informacji turystycznej, jest to jedyny taki, albo jeden z niewielu tutaj właśnie w Polsce. Niestety on jest tutaj przekręcany o konkretnych godzinach, więc może teraz znajdę jakiś filmik z internetu i wam wkleję, jak to mniej więcej wygląda. Most jest zrobiony z drewna, z takich desek i on się po prostu tutaj obraca. Kanał jest w budowie. Tutaj jak widzicie tą dziurkę, tam się wkłada jakiś klucz i pan kręci ręką, taką korbą i on się po prostu przekręca. Także teraz oglądajcie ten film, jak to tutaj wygląda. Niestety nam się nie udało złapać tego momentu, ale też widzieliśmy na filmie. Dobra, i za mostem skręcamy w lewo. Jest tutaj znak na wzgórze i krzyż Świętego Brunona. Także jedziemy teraz tą drogą. Tu jest taka kostka i trochę trzęsie, ale dzieci znalazły ścieżkę obok i jest całkiem przyjemnie. I słuchajcie, wyjeżdżamy z Giżycka, koniec miejscowości i zaczyna się ścieżka rowerowa. Także tą ścieżką, co teraz dzieci jadą, jechaliśmy może z 200 metrów. I teraz już mamy fajną ścieżkę rowerową. Super jest, zobaczcie, ścieżka rowerowa i jedziemy. Słuchajcie, jedziemy, dzieci przed nami, my sobie z Kasią tutaj gadamy. Super jest ta trasa. Fajny relaks, ja bardzo lubię rowery. No, rowery są super. Bardzo rzadko to robimy. Szkoda, że nam się nie mieszczą te nasze rowery na przyczepę. Musielibyśmy coś wymyślić, żeby zabierać w nasze podróże. Ale jak widzicie, wypożyczyć też można i się przejechać. Ok, przechodzimy przez drogę, bo tutaj jest właśnie pierwszy punkt atrakcji, czyli krzyż Świętego Brunona. Idziemy go zobaczyć. Jest na tym wzgórzu. Musimy wciągać rowery, bo jest pod górkę. Nikomu się nie chce pedałować. I jesteśmy. Tak wygląda wzgórze Świętego Brunona. Krzyż Brunona. A tam jest jakaś wieża widokowa. Może też uda nam się wejść. A po drugiej stronie są ławeczki z pięknym widokiem na jezioro Niegocin. Mieliśmy usiąść, ale Szymek znalazł ścieżkę prowadzącą nad jezioro, więc pójdziemy. Tylko zapniemy rowery. Okej, rowery spięte, idziemy Szymuś. Lecimy, tylko trzeba uważać, bo tutaj jest linia kolejowa. Musimy przejść przez tory. Jedzie pociąg? Nie jedzie. Mama! No i zobaczcie, tutaj też jest taka ścieżka, też można było rowerami jechać. Właśnie proponowało mi tą ścieżkę, ale jednak wybraliśmy tamtą, bo jest asfaltowa. Ale tutaj też rowerem można jechać. Jednak wróciliśmy i teraz pójdziemy na wieżę widokową. Ale ładna, zobaczcie jaka piękna. Tylko trzeba obejść tutaj ogrodzenie i tam jest chyba wejście. No i jesteśmy, ale zobaczcie, tutaj można rowery sobie zostawić. A my tam przy śmietniku przypięliśmy, ale tutaj są specjalne barierki.
Tu mamy właśnie tą trasę rowerową, co Pan nam opowiadał w biurze informacji. Mazurska pętla rowerowa. Tak, a my wchodzimy na samą górę. Wchodzimy na wieżę. Dzieci już są na górze, nie mogły się tu czekać. O, Ania tam jest. Aha. Jestem, ale dzieci zdecydowały, że schodzą. W sumie to kręci mi się w głowie. Właśnie jak patrzę w dół, to kręci się w głowie. Nie bardzo. Ale wy popatrzcie w dół. Za to widok jest piękny na pewno stąd. Szymoś, a ty też tak się dziwnie czujesz? Też? Jejku, Szymoś chwycił się. Tak jest na dole. Uczucie mega. Ania aż klęczy, bo się boi wstać. Widok. Fajnie. Widok nieziemski. Dzieciaczki schodzą. Mają tam swoje bazy. Już wymyślają ciekawe zabawy. A my mamy 5 minut dla nas na relaks. Filmowałem kamerą 360, także myślę, że zobaczyliście, jak to wygląda w perspektywie. Ale pięknie jest. I podziwiamy jezioro Niegocin. Ale powiem Wam, że ta krata robi wrażenie. Tutaj jest tak wysoko, że aż się w głowie kręci. Oczywiście na filmie tego nie widać, a jakbyście wchodzili, to są zawirowania w głowie. A tutaj mamy wzgórze Brunona. A tam Giżycko. Jeszcze Wam powiem, że te rowery, które wypożyczyliśmy, można zostawić w hotelu Tajty, który jest w Wilkasach. Pani z wypożyczalni powiedziała, że współpracują, także odbierają z różnych punktów i między innymi właśnie z tego hotelu Tajty. Także my prawdopodobnie skorzystamy z tego odbioru, zostawimy tam rowery, a jakoś po busa sobie wrócę, może komunikacją miejską. Ale oczywiście wcześniej trzeba to uzgodnić, ten odbiór, więc my tak mamy załatwione, że jeszcze zadzwonimy, ale prawdopodobnie tam te rowery zostawimy. Wróciliśmy na ścieżkę, tu jest ten krzyż, ale powiem Wam, że tu jest ta twierdza Bojen. My jesteśmy tutaj, więc bardzo łatwo tutaj trafić. Jest też duży parking, o taki. I można to wszystko pozwiedzać. Ale my sobie tą twierdzę zostawimy na kiedy indziej, bo teraz jedziemy właśnie tą ścieżką do miejscowości Wilkasy. Dokładnie jedziemy prosto i teraz pojedziemy gdzieś tutaj i musimy dojechać do jeziora Tajty. Przejeżdżamy przez most, a tutaj jest kanał i zobaczcie, tam ludzie pływają na łódkach. I z drugiej strony mamy coś takiego. I jesteśmy w miejscowości Wilkasy, zobaczcie, mamy znak Wilkasy. Teraz musimy skręcić w prawo. Dobra, przeszliśmy przez drogę i teraz kierujemy się na marinę. Także stamtąd przyjechaliśmy, skręciliśmy w ulicę Przemysłową, tutaj jest znak na marinę i na hotel Tajty, także tam się kierujemy. Tak przez 100 metrów mieliśmy taki śród, ale teraz już jest chodnik,
i nawet jest dopuszczony ruch rowerowy. Jest napisane, więc możemy jechać. Jesteśmy, nazywa się to Osada Tajty, a przyjechaliśmy tutaj, bo chcieliśmy przepłynąć się houseboatem. To jest jakaś taka łódka, która wygląda jak mieszkanie i pływa po jeziorze. Także szukamy teraz tego czarteru. Goście hotelu. No. Być może tam jest hotel. Dobra, ale wiesz co, Kasia, wszyscy głodni, idziemy na obiad jakiś, nie? Tak. Także idziemy najpierw sobie zjeść. Może w tym hotelu będzie jakaś restauracja, więc zjemy sobie jakiś obiadek. Hotel no właśnie, nie wiem, szukamy go. No i jesteśmy. Tak wygląda hotel Tajty. O, są na rowery. Także zostawiamy je tutaj. Rowery z pełnym zapięciem, a kluczyk zostawimy w recepcji. Zobaczcie, sakwa bardzo się przydała. Tak? A i taką miałem... coś wkładaliśmy i non-stop coś wyjmowaliśmy. No, taką miałem na motocyklu, pamiętam. Dzisiaj podobno zawiewa bardzo i tak w cieniu robiło się chłodniej, więc Ania nawet kurtkę miała w międzyczasie, aha, więc ale musimy rzeczy zabrać, nie? Tak, za chwilę. A, to dobra, wrócimy coś. Także wchodzimy. Zobaczcie, jakie piękne zadaszenie. Wow, ale fajnie. Zobaczcie, tu jest recepcja. Co tam jest? A, tam są pokoje, słuchajcie. Także można wynająć sobie pokój tutaj. Dzieci już się zachwycają mariną. Zobaczcie, tam są jakieś jachty, także zaraz tam pójdziemy. Ale tam jest chyba restauracja. Zaraz pani przyjdzie, nam wszystko powie. Kluczyk już oddałem. Zobaczcie, jaka to jest ładna restauracja. O, pani nam właśnie niesie karty. Zobaczmy sobie coś zjemy. Trzeba wyjść z tych drzwi i od razu na lewo. A, najpierw jest męska, później męska. Ja proszę, na jest menu dla dzieci. Z pliskami i keczupem. Dobra, dobra. Szymek to co zawsze. A ja tak. Dinka coś tam. A ja sobie coś wybiorę. Mamy menu na dobry początek. Krewetki w tygrysie. Śledzik w occie z cebulką. Także no, pyszności tu mamy. Dania główne. Pierś z kurczaka, polędwiczka, schabowy. Także fajnie. Dobra, zaraz coś zamówimy. A ja wam nagram tą restaurację, bo to jest przepięknie. Rodzinka poszła umyć ręce, a ja wyjdę sobie na taras, bo na tarasie też można zjeść. Szymek idzie. Dobra, chodź. Szymek biegnie. Także zobaczymy sobie taras widokowy. Tutaj też, Szymek, jemy obiad na dworze, czy nie? Tu jest tak ładnie, zobaczcie jak pięknie. I taki taras. Na całą marinę. Jest basen dla gości, ale pięknie. Tam jest sauna. Fajnie, fajnie. Dobra, ale wiecie co, my sobie zjemy chyba jednak wewnątrz, bo trochę wieje dzisiaj. A na tych rowerach też nas trochę przewiało. No tam, ta beczka. Idziemy zobaczyć? Gdzie? Chodź, pokażę ci. Nawet dwie beczki, dwie sauny. No. A tutaj też się można kąpać, zobacz Szymuś, tutaj i tutaj takie beczki, do których się wchodzi. A tutaj mamy saunę. Tak wygląda sauna i można się tutaj wygrzać. No taka Szymuś, fajna, nie? Tam jest gorąco, jak napalą w tym piecu. Dobrze, ja pójdę sobie umyć ręce. Także idziemy do łazienki, ale ładnie, zobaczcie. Tutaj są piękne zdjęcia na ścianach jachtów. A tam przy recepcji była marina z góry. Pokażę wam, jak to wygląda z drona. Dobrze, zamówienie złożyliśmy. Kasia wyszła na taras. Idę do niej. Co, jemy na dworze, czy nie? Dzieci pobiegły na plac zabaw, muszę je znaleźć, ale zobaczcie, jakie piękne balkony tutaj są z drewna. I tam mamy zejście do mariny, a tutaj jest plac zabaw. Ale te balkony naprawdę robią wrażenie. Wygląda to jak w górach. Dzieci widzę w hamakach. Tam są jeszcze dwa? Dobra. A wy tutaj. Ale fajne, zobaczcie. Pochuśla cię Ania? Chcesz się Szymuś? Nie. Wolę tak. No. Fajny relaks. I widok na jezioro. Pięknie. Z widokiem na jezioro. Dzieci nie zauważyły, że tutaj jest dmuchaniec. No,
Idziemy szybciutko, bo zaraz ten obiad nam przyniosą, więc musimy... Jak nie było? Dmuchał się? Teraz się nadmuchał? Szukamy wejścia. Gdzie jest wejście, Ania? Tu jest. Można, no to jest dla dzieci przecież. Raz Ania może zjechać i potem idziemy na obiad. Dobra, dzieci, idziemy na obiad. No chodźcie. One nie chcą iść na obiad. Dobra, to ja idę. Pa, pa. To idziemy, Kasia, na randkę. No, dokładnie. Takie są dzieci. Dobra, ja wracam, bo wstyd, żeby jedzonko nam przynieśli, a nas nie będzie. Także tu są jeszcze te hamaki. Tutaj mam jakieś atrakcje jeszcze dla dzieci. Także jest fajnie. O, herbatka już czeka. Ania ma herbatę z takim pięknym tutaj papierkiem. Tutaj jest tak. Z paluszką i zapalona. No pokaż, jak tam w środku wygląda, jaką wzięłaś? Tak, no. Owocową. Owocową. Ja wzięłam białą herbatę. Słuchajcie, pijemy herbatę i dzieci chcą tutaj nocować. Tak im się spodobało, że chcą przenocować się dzisiaj tutaj. W sumie wzięliśmy piżamy, bo myśleliśmy, że może gdzieś tutaj się przenocujemy. Ale chcecie tu? Ja postawię. Ale masz piękny makaron taki własnej roboty. Bo ty, Ania, chcesz w takich domkach, tak? No nie, właśnie tutaj. Tutaj w hotelu, w pokoju? Aha, oni chcą w pokoju. Także słuchajcie, może dzisiaj nocujemy tutaj w hotelu, ale jeszcze zobaczymy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Także zobaczcie, takie jedzonko tutaj serwują. Dla dzieci. Dla dzieci. A Nadia dzisiaj wyjątkowo rosła. To też było na mnie. To Ania, pójdziemy zobaczyć bungalow i pokoje i zobaczymy, tak? Które są ładniejsze. No i wybierzemy. I zobaczcie, jest nasze jedzonko. Ja mam polędwiczki, jak pięknie przystrojone. A Kasia ma sandacza, tak? Tak, filet sandacza. Filet sandacza z buraczkami. Zapiekane ziemniaki i buraczki. No, pięknie, także smacznego. Zjedliśmy już obiad i idę po dzieci, bo są tutaj na tym dmuchańcu, ale pani z recepcji pozwoliła nam zobaczyć pokoje hotelowe, więc idziemy. Idziecie zobaczyć? Skarpety! Masz mokre, idziecie zobaczyć pokoje hotelowe? Tak! Pani pozwoliła, no to chodźcie, zobaczymy. I te domki, bo tutaj też mają domki do wynajęcia. Dobrze, skarpety mokre, ale nic, damy sobie radę bez skarpet. Suszymy tutaj skarpety, jak widzicie. Zaraz po nie wrócimy, ale muszą być suche. Najpierw zobaczymy tutaj te pokoje z tymi balkonami fajnymi. Dobrze, także przechodzimy tutaj, tam jest recepcja. Wchodzimy do hotelu i możemy zobaczyć sobie pokój. Jak wygląda? No nie wiem, zapytamy pani, poczekaj. Bo tam może ktoś mieszkać. Wiecie co, przeszedłem na telefon, bo tutaj GoPro nie wyrabia, ale tak to wszystko wygląda. Idziemy na górę. Pani powiedziała, że pokaże nam pokój na górze. Czyli ogólnie nie ma już wolnych teraz na ten termin? Nie. Nie ma. Słuchajcie, wszystkie są zajęte, także Ania, nie będziemy mogli tutaj nocować, ale pokażemy wam, jak te pokoje wyglądają. Ładnie, nie? I łazienki. Łazieneczki piękne. Tutaj można kawkę zrobić. Jest łóżko z pięknym widokiem na marinę. No, Ania, nie ma żadnego wolnego. Wszystkie pokoje w tym hotelu są zajęte. Ale może domki zobaczymy, Ania. Ale ja nie chcę domki. A tam, wiesz co tam jest? Basen. Serio? Serio. Serio? Tak. Zobaczymy. Idziemy zobaczyć domek jeszcze. Ale hotel bardzo ładny. Tutaj jeszcze jest taki mniejszy. To jest mniejszy pokoik z widokiem na las. No jest biureczko i też łazienka.
Tamten był lepszy trochę. No, tamten był lepszy, nie? Nie, dla mnie ten. Idziemy zobaczyć jeszcze pokój rodzinny. I tu iloosobowy jest? To jest tutaj łoże i obok są dwa pojedyncze łóżka. Aha. No właśnie, nie mam kluczy od tego. Zobaczcie, to jest pokój rodzinny. A za tymi drzwiami co jest? Tam jest łazienka chyba. Ale za tymi. A tam jest pokój jeszcze. Znaczy, to jest taka sama łazienka jak tam. No dla dzieci. Czyli tutaj rodzice śpią. A. Nie mam klucza. Aha, dobra. Dobra, pani nie ma klucza tutaj, ale można wejść do tego pokoju z drugiej strony. Tu jest pokój dla dzieci. I on jest łączony z tamtym pokojem. Ale fajnie. No, czyli to jest pokój rodzinny. Czyli dwa pokoje połączone drzwiami w środku. Fajnie. Fajny tata. Są dostępne tylko domki, więc idziemy jeszcze domek zobaczyć. Pani jeszcze poszła po klucze, bo nam pokaże domki, jak tutaj wyglądają. Bungalowy. A to jest na 5 osób? Nie wiem, zobaczymy. I zobaczcie, tutaj się wchodzi. Jest cały plac z domkami. Zobaczymy jeden z nich. Akurat dzisiaj są wolne tylko domki, także pani nam tutaj otwiera. Dobra, to zobaczymy, jak takie domki wyglądają. Ale ładnie. Ale mały! No, zapalimy światło. Tak, bo to jest mały domek. Taki na 3 osoby. Jeszcze jest łazienka. Pokażę, nie? Bardzo. Łazienka wygląda tak. To jest prysznic, umywalka. Super. Lepiej niż w przyczepie. A na tarasie jest taka fajna huśtawka. Nadinka właśnie przejęła. Ania też. No i co tu mamy jeszcze? Stolik i grilla. Także można sobie grilla zrobić. Aha, czyli trzeba większy dla nas. Przy tych domkach są również baseny z podgrzewaną wodą. A my idziemy właśnie zobaczyć jeszcze jeden domek, ponieważ tamten był bliźniakiem i ma tylko małe łóżko małżeńskie, a my musimy mieć większy domek, więc coś takiego. Okej, okay, wchodzimy do takiego, który nam by pasował. Od razu większa kuchnia. Tutaj dla nas. Jest jadalnia. A co tutaj jest? A, pokój dla dzieci, zobaczcie, jaki fajny. Tutaj jest jadalnia, telewizor. I tutaj jest pokój dla rodziców. I taka łazienka. Także jak widzicie, super to wygląda. Ania, czy wracam na kemping do przyczepy? Nie. Chcecie tutaj spać dzisiaj? No dobra, to musimy załatwić. No naprawdę jestem pod wrażeniem. Nawet lepiej niż w przyczepie, nie? Tak. Super. Idziemy jeszcze zobaczyć basen, tak żebyśmy mieli bardzo blisko basen. Jest brodzik, woda. No, fajne miejsce, naprawdę. A woda jest podgrzewana, tak pani mówiła. Słuchajcie, bierzemy teraz kurtki, bo będziemy płynąć houseboatem. To jest taka łódka fajna i można nią popływać po tym jeziorze tutaj przy tym hotelu. Także jesteśmy umówieni na 15, trochę się spieszymy, ale zobaczycie, jak wygląda houseboat i jak się tym pływa. Sam jestem ciekaw. Ja też, jejku, pierwszy raz, nie? Płyniemy. No. Do mariny schodzi się takimi fajnymi schodami. I tutaj mamy mnóstwo łodzi i statków, i motorówek, żaglówek, które można wynająć. Pokażę pan sobie tu na wózeczku, wiezie walizki. Dzień dobry. Dzień dobry, pan Marek? Kuba. Kuba, a to też. Witamy serdecznie. Witam, dzień Kamil. Kuba. Dzień dobry, Kuba. Jest tutaj z nami pan Kuba, który ma właśnie tutaj siedzibę firmy. I tutaj można wynająć housebota. Także zobaczcie, jesteśmy. Okay. Kawkę czy... Nie, dziękujemy. Tak? Piliśmy właśnie po obiedzie jesteśmy, także dziękuję. No, a na 2 godziny można tak popływać? A, generalnie tak można. Aha, no. Czyli wynajmuj się tak na kilka dni, na tydzień można wynająć? Tak, tak, tak. No, w różne terminy. Znaczy staram się wynajmować na tygodnie najlepiej, nie? Aha. No, ale jak trzeba mniej, to i mniej, prawda? Dobra. Bo często są kawalerskie, panieńskie, często są... Aha, czyli z noclegiem, tak? Tak, tak. Ludzie, no. Ale nawet sam rejs ludzie wynajmują, prawda? I można samemu też popłynąć? Tak, czy to jest jak sternik? Bezuprawnień. Bezuprawnień to jest? Tak, to jest jak bezuprawnień, gdzie może popłynąć właśnie sam wynajmujący. Aha.
No ja popłynę dla was, bo nigdy z nim nie pływaliście. No. Zazwyczaj jak wynajmuje to ktoś świeży, no to robimy jakieś tam przeszkolenie, pływamy sobie tym jachtem z klientem, uczymy go co i jak, no i wtedy sobie pływa, prawda? Dobra. Dobra, załatwiliśmy sobie, tutaj jest właśnie to biuro. Firma się nazywa All Stars Yachts. Tutaj macie dane kontaktowe. Albo wejdźcie sobie po prostu na stronę allstarsyachts.pl i tam można właśnie to wszystko sobie wynająć. Teraz dla dzieciaczków pan da kapoki. A, kapoki potrzebujemy, dobra. Tu ma pan skrytkę na kapoki. Okay. Proszę bardzo. Mamy kapoki. No. Proszę, proszę, proszę. Poradzisz sobie? Ja sobie poradzę. Pan nam pomaga, Ania już prawie ma. Tak to wygląda. To jak się robi? Od dołu, Nadinka. Dobra, to jesteśmy ubrani, teraz wchodzimy na pomost. Idziemy do naszej łódki. Ta. Co? Kapoki serio ratują, bo ja... Ratują, ale potem będzie można to ściągnąć. Pan powiedział, że ta łódka jest tak bezpieczna, że... Aha, chcesz... No ja pływałem kiedyś w kapoku po jeziorze. To było super. Ale zobaczcie, jak tu jest pięknie. Cała marina. Tak. Z tym właśnie mi się kojarzą Mazury, że jest mnóstwo łódek, motorówek, jachtów. Ale a mi się pięknie. Kojarzy z lodami. No i z lodami. Także już prawie jesteśmy. I za chwilę zobaczycie nasz houseboat. Okej. Okay. I jesteśmy. Na samym końcu jest ta łódka. Wow, ale piękna. No, super jest. Hop, Marysia. Nie potrzebuję pojechać. To jest normalnie kamper na wodzie. Tak, to jest no. Dokładnie tak. Piękne. Tutaj łódeczka obok nazywa się sam kamper, na przykład. Aha. 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 To jest ten styl. Kamper tylko na wodzie. I to jest łódź toalet, bez patentu. Mamy sypialnię. Aha. Jest bez patentu. Pomimo swojej wielkości ona nie osiąga danej prędkości, na którą wymagane są te uprawnienia. Aha. Pięknie. Ale jest piękny. To jest kamper. Pięknie. Zobaczcie, to jest z tej żywicy epoksydowej, tak, nie? Ten stół. Pięknie to wygląda. Dzieci już weszły na dół. Dobra, ja tylko plecak. Ja tutaj odpalę silniczek, zwinę kabelek. Dobra. No to tak samo jak kamper też musi się ładować przy słupku. Aha. To ta sama. Ale to jest elektryczne, czy to jest na nie, to jest na silnik diesla. Ale też ładuje się na przykład jakaś elektryka, ciepła woda. To wszystko jest pod prądem, prawda? Aha, czyli akumulatory są i tak, wszystko tak, musi tak być ładowane. Tak, zbiornik wody. To też jak ma zbiornik wody, który uzupełniamy z zewnątrz szlauchem. Aha. I mamy wtedy tą wodę tam 200 litrów, aż wykorzystamy, prawda? Aha, super. Dobra, tak samo z możecie. Na fekalia też mamy zbiornik. Aha, czyli nie do wody trafia, tylko do zbiornika. To idzie do zbiornika, a na przykład w tym porcie mamy tam prosto naprzeciwko tego pompę, widzimy? Aha, tak. Tak, jest, no. Tak, i podpływamy do tej pompy, pompa wszystko wyciąga, idzie do kanalizacji, a jak jest pusty wtedy. Aha, to super. Dobra, ja powoli tutaj odpalam. Dobra. Gdzie można? Gdzie chcecie, to nic tutaj nie przeszkadza, naprawdę. Dzieciaczki, chodźcie, nauczymy się, jak się steruje taką łodzią. Jest to trudne? Nie, naprawdę będziecie też psami pływać. Aha. Także nie ma problemu. Spróbujecie tego na pewno.